Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu ziem Zabulona i Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza. Ziemia Zabulona i ziemia Neftalego, na drodze ku morzu za Jordanie Galilea Pogan. Lud, który siedział w ciemności, ujrzał światło wielkie i mieszkańcom cienistej krainy śmierci wzeszło światło. Odtąd począł Jezus nauczać i mówić: nawracajcie się, albowiem bliskie jest Królestwo Niebieskie. Język hebrajski nie rozróżniał jeziora od morza. Często stosowano termin morza, ponieważ był to dosyć duży akwen. Nauczanie Jezusa, wzywanie do nawrócenia, głoszenie Królestwa rozpoczyna się właśnie nad jeziorem. Trzeba wejść w tą mentalność człowieka pustyni. Właśnie każdy duży akwen, kiedy widzieli inny duży akwen i to było morze, tak ten widzieli, to też było morze. I wówczas jeszcze nie rozdzielano w terminologii wód słodkich od słonych. Oczywiście pod względem naturalnym, geologicznym, Jezioro Galilejskie jest jeziorem. Nie ma połączenia bezpośredniego z innymi morzami i oceanami, a więc nie stanowi ich części. Ktoś, kto rozumował w języku semickim, no, czy to aramejski, czy hebrajski, w języku semickim, to on nie zawsze, a nie aż tak wiele posługiwał się greckim. Grecki był dla niego drugim językiem, więc jezioro mógł nazywać morzem, bo dla niego to było jedno i to samo. Natomiast dla kogo język był, grecki był tym pierwszym, to już tutaj był bardziej dokładny, bardziej precyzyjny. Każdy akwen był po prostu nazwany morzem. Po hebrajsku nazywa się to Jam. I ta nazwa Jam odnosiła się do morza, ale mogła się odnosić także do jeziora, na przykład Morza Martwego także, które nazywane jest morzem, chociaż de facto jest słonym jeziorem. Wiązało się to też z wierzeniem Izraelitów, którzy utożsamiali głębiny morskie, Jam, z siedliskiem no, jakichś złych mocy. I w związku z czym na przykład w Księdze Hioba mamy nazwę takich właśnie złych mocy z morza. One również są jakby spersonifikowane i nazywają się Jam, tak jak morze. I w tym znaczeniu, kiedy Jezus na przykład ucisza jezioro, oprócz tego, że ma to wymiar dosłowny, to może mieć to także wymiar symboliczny. To znaczy Jezus panuje nad wszystkimi mocami, które nawet są w głębinach. Znowu zaczął nauczać nad jeziorem i bardzo wielki tłum ludzi zebrał się przy nim. Dlatego wszedł do łodzi i usiadł w niej, na jeziorze, a cały tłum stał na brzegu jeziora. Przyroda wokół Jeziora Galilejskiego jest inna niż gdzie indziej, więc mamy tam wiele takich endemicznych gatunków roślin, także gatunków ryb, które żyją w tym jeziorze, bo jest to jezioro, które powstało w wyniku ruchów tektonicznych, a więc na pewno bardzo, bardzo stare, ponieważ potem zostało oddzielone od reszty akwenów. Szanse miało zachowanie wielu endemicznych gatunków charakterystycznych tylko i wyłącznie dla tych wód i brzegi Jeziora Galilejskiego również prezentują taką specyfikę. Chociaż przyrodniczo, jeśli chodzi o florę, jest ona znacznie mniejsza niż w przypadku flory i fauny żyjącej w samej wodzie. Nazywane jest ono Jeziorem Galilejskim albo Morzem Galilejskim, dlatego że kraina, w jakiej się znajduje, to jest Galilea, czy sąsiaduje z Galileą. Nazywane jest także jeziorem Genezaret. To jest z kolei nazwa pochodząca od nazwy miejscowości, która znajdowała się na brzegu tego jeziora, miejscowości, która w starożytności brzmiała Ginnosar. Nazwa hebrajska jeziora brzmi też bardzo ładnie, Jam Kinneret, to znaczy morze, dosłownie harfy, dlatego że gdy popatrzy się na niego z lotu ptaka albo z okolicznych wzgórz, kształtem ono przypomina harfę. Podstawa życia no, w krainie, w której nie ma za bardzo wody, gdzie deszcze rzadko się zdarzały, więc takie jezioro to odgrywało zawsze ma bardzo, bardzo wielkie znaczenie. W Starym Testamencie też pojawia się, ale nie odgrywa takiej roli jak w Nowym Testamencie. Pod kilkoma nazwami występuje. Nezaret, Tyberiackie. Jedyna Ewangelia, jaka nazywa w ten sposób jezioro, to jest Ewangelia według świętego Jana,
nazywa jezioro jeziorem Tyberiackim. Ewangelia Jana to jest najpóźniejsza ze wszystkich Ewangelii. Ona powstała pod koniec I wieku już, co inaczej przedstawia pewne kwestie niż wcześniejsze Ewangelie synoptyczne. Związana jest ta nazwa jeziora Tyberiackiego z miastem Tyberiadą, które leży na brzegu tego jeziora i które było jeszcze nie tak znaczące w czasach, kiedy spisywano Ewangelie synoptyczne. I dopiero Jan, ewangelista, nazywa jezioro od nazwy Tyberiady, właśnie jeziorem Tyberiackim, na znak tego, że w jego czasach było to już ważne miasto. On stał nad jeziorem Genezaret, zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i płukali sieci. Jezus w Ewangelii Janowej ukazuje się uczniom nad brzegami Jeziora Galilejskiego. Tam mają miejsce sceny pierwszych powołań. Nad jeziorem Jezus naucza, nad jeziorem dokonuje wielu cudów, miejscowości, które się pojawiają, egzorcyzmów. Tak naprawdę to są miejscowości wokół Jeziora Galilejskiego. Jezus chodzi po wodzie właśnie Jeziora Galilejskiego. Z tym jeziorem jest związane bardzo wiele ważnych wydarzeń z życia Jezusa, ważnych cudów, które pełnią istotną funkcję w prezentacji osoby Jezusa i odkrywania Go jako prawdziwego Mesjasza. Jezus wielokrotnie tam pracuje nad Morzem Galilejskim, głosi w synagogach nad Morzem Galilejskim, cud nakarmienia 5000, głosi kazania, więc te miejscowości to są niedalekie odległości od Morza Galilejskiego. Jezus chyba wybrał to miasto Kafarnaum i okolice jeziora Genezaret jako miejsce skrzyżowania kultur, bo tam mieszkali Żydzi, ale mieszkali też poganie, Grecy, mieszkali ci, którzy mogli też usłyszeć orędzie o Królestwie Bożym. I myślę, że Jezus wybrał okolice jeziora, bo było to właśnie takie skrzyżowanie kultur. Ponadto było to miejsce bardzo piękne i można było wykorzystać wiele pięknych obrazów do przypowieści. Można było wykorzystać obrazy rolnicze, dlatego że okolice jeziora i w ogóle cała Galilea to jest kraina najbardziej żyzna spośród wszystkich ziem na terenie dzisiejszego Izraela i w ogóle Syro-Palestyny. Ponadto jezioro ma ten swój symboliczny wymiar. Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Z Jeziorem Galilejskim wiąże się też taka jedna z najbardziej chyba zdumiewających opowieści o cudach Jezusa. Mimo wszystko, to znaczy trochę odmienna niż wszystkie inne w jakimś sensie, tak? To znaczy ta związana z zapłatą podatku świątynnego, ten cud, kiedy to właśnie jest potrzeba zapłacenia podatku świątynnego i Jezus każe Piotrowi, żeby złowił rybę, a w pyszczku tej ryby znajduje się moneta, która jest monetą wystarczającą do zapłaty tego podatku zarówno dla Jezusa, jak i dla Piotra. Nie wiadomo, czy to ta ryba, tak? Ale w związku z tą historią istnieje tradycja nazywania jednej z ryb, które w Jeziorze Galilejskim pływają, która jest gatunkiem ryby tilapii, rybą świętego Piotra. I jest tam takim lokalnym przysmakiem i ponoć jest bardzo smaczna.